tym, o czym rozmawiałem z swoimi kolegami. Ale na początek cię jednak zapytam trochę o coś w tym temacie. Ciężka jest rywalizacja o miejsce w bramce świtu? Znaczy, czy ciężka? No, rywalizacja jest czysto sportowa, tak? Który gra decyduje tylko i wyłącznie dyspozycja w treningu, w tygodniu, w mikrocyklu przedmeczowym, tak? Na początku rundy padło na Dawida, że on grał, ale w perspektywie rundy no, wyszło prawie że porówno, tak? Powiedz mi, co by było, gdyby nie piłka? Co byś robił w życiu? Co by było, gdyby nie piłka? Myślę, że też by było związane ze sportem, tak? Za młodu ciągnęło mnie do siatkówki, ale jakoś tak nie miałem ku temu jakiejś większej predyspozycji. Tenisa też lubiłem zawsze oglądać, ale padło na piłkę i dobrze się stało. Szabie ostatnio ci zdradził, że trenerowi bramkarzy dałeś na urodziny Melisy. Czemu akurat Melisę? Czemu akurat Melisę? No, myślę, że trener Sikorski bywa czasem nadpobudliwy, także taka dawka Meliski nie zaszkodzi mu na pewno. Ale co, aż takie ciężkie treningi macie? Raczej się ciężkie, no. Treningi jak treningi, tak? Tu bardziej chodzi o pozabojskowe sytuacje w szatni czy w autokarze, jak jedziemy na mecz. Jakieś przykłady? Przykłady z trenera Sikorskiego? No, niech to będzie tajemnica szatni, tak powiem. Okej. Strasznie ci się podobała chyba sesja do kalendarza, którą ostatnio robiliśmy. Szabi też nawiązywał do tego i właśnie mówił, że strasznie cię ciągnęło do naszych seniorek, siatkarek. No bardzo ładne dziewczyny były, także współpraca z nimi dobrze się układała, tak powiem. A powiedz mi taką rzecz w takim razie. Szkoła, praca, poza piłką, dziewczyna? Dziewczyna obecnie, no już nie. Rozstaliśmy się jakiś czas temu. Czyli czekasz, aż fanki będą napływać i dobijać się drzwiami i oknami szatni? Czekam, niecierpliwie czekam, a nie tak. A co poza piłką? Inwestycja w samego siebie, o tak powiem. Lubię też indywidualnie trenować, także na tym się skupiam, tak, w 100%. Nie odmawiasz, powiem tak, nie odmawiasz nam nigdy żadnych czy rozmów, czy jakichś dodatkowych zadań, które, że tak powiem, stawiamy przed tobą, czy wcielasz się w rolę reportera, jakieś tam parcie delikatne na szkło jest? Nie ma parcia żadnego na szkło, to jest bardziej takie spontaniczne, tak? Uważam, że jestem osobą towarzyską i z każdym potrafię się dogadać, tak? W mniejszym bądź większym stopniu, a że tu wasza kadra, tak? Redaktorów jest młoda, także mamy wiele wspólnych tematów, więc możemy pogadać, tak jak nie tylko o piłce, tak jak teraz, tak? Dobra, to w takim razie dla ciebie taką propozycję. Może się wcielisz następnym razem w rolę reportera Świt TV i następnym razem to ty przeprowadzisz wraz z którymś z twoich kolegów. Bardzo chętnie, nie ma problemu. No dobra. Tylko ja wybieram, okej? Nie, to żeby było jeszcze jedno utrudnienie, żeby było ciekawie, to kibice wybiorą, z kim porozmawiać. Jasne. Wasza inicjatywa, niech będzie. W takim razie się cieszę. A jakie masz cele na swoją przyszłość piłkarską, nie tylko? Cel na przyszłość piłkarską? Na pewno systematyczny rozwój, tak? Moja pozycja jest dość specyficzna, także no, można powiedzieć, że to jest sport indywidualny, tak? To jest zupełnie coś innego. Jakie mam cele, tak? No, przede wszystkim chciałbym się wybić wyżej, tak? Jestem gdzie jestem, mam kontrakt do końca roku, ale chciałbym iść wyżej, nie ukrywam, tak? Co będzie dalej, pokaże się w lato, zobaczymy. Poprzednią rundę miałeś niemal znakomitą, bo liczba wpuszczonych bramek była naprawdę mało. Miałeś jakieś propozycje przed tym sezonem, żeby pójść gdzieś do innego klubu, do wyższej ligi? Były propozycje, ale nie były żadne konkretne, tak? A że wiedziałem, że trener Papszą zostaje z nami, że trener Sikorski został trenerem bramkarzy, także chciałem tu zostać jeszcze przez ten rok. Co będzie dalej, no zobaczymy. Jak prognozujesz, jaki będzie wynik Świtu na koniec tego sezonu? No mam nadzieję, że nie gorszy niż to, na którym miejscu zakończyliśmy rundę, tak? Podium to jest absolutne minimum. No i runda to zweryfikuje, tak? Okej, to ja dziękuję bardzo. Zróbcie ankietę, tak, trzy osoby. To ustawimy ankietę. Trzy osoby, z którymi wiesz, z którymi... Nie, nie róbcie swojej kamień. Jak? Taki miałbym się sami... O Jezus Maria, jak ty wyglądasz? Szykuj się na następny. To co ma wygląda. Szybko.